Czy wiesz, jaki jest cykl życia butelki PET? To oczywiste, że dla Ciebie zaczyna się w sklepie. Kupujesz ulubiony napój, wypijasz go i... I tylko od Ciebie zależy, jak potoczą się dalsze losy butelki. Jeżeli wyrzucisz ją tak po prostu, byle gdzie, to nie dość, że zaśmiecisz środowisko, ale także zmarnujesz potencjał tworzywa PET. Taki plastik to cenny surowiec, który może, a nawet powinien zostać ponownie przetworzony. Wystarczy wrzucić go do odpowiedniego, żółtego pojemnika. Wtedy butelka trafi do sortowni, gdzie poszczególne rodzaje plastiku zostaną przesegregowane, sprasowane i wysłane do zakładu przetwarzającego. Tu po kolejnej segregacji butelki rozdrabniane są na tzw. płatki, które się myje, suszy i podgrzewa, a przygotowaną w ten sposób masę tnie na granulki. Cały proces recyklingu wymaga ponad dwukrotnie mniej energii niż wytworzenie butelki z nowego plastiku, czyli znowu dbasz o środowisko. Oczywiście bardzo rygorystycznie kontroluje się cały proces, by zapewnić bezpieczne ponowne użycie plastiku w przemyśle spożywczym. Gotowy surowiec trafia do zakładu, gdzie powstają preformy, a z nim rozdmuchiwane są kolejne butelki. Dalej czeka je transport do sklepu, gdzie możesz sięgnąć po swój ulubiony napój. A potem... Potem wszystko znowu zależy od Ciebie. Razem dbajmy o naturę.